Hello, 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 hello. Dziś zagramy sobie w Heidenschwirg, moi drodzy. Gra kiedyś była płatna, tym razem jest dostępna za darmo na Steamie, także kto o tej grze nie wiedział, może sobie w nią zagrać. Inni może już grają w tą grę, natomiast ci, którzy o tej grze nie wiedzieli, teraz właśnie się dowiedzą, o co mniej więcej w tej grze chodzi. Jest to gra, w której rywalizujemy z przeciwnikiem, czyli jeden na jednego. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa, natomiast ten, kto zdobędzie mniej, to przegrywa. No to jest chyba logiczne. Nasz przeciwnik oraz my jesteśmy niewidzialni, także siebie nie widzimy, więc pokażę wam mniej więcej, o co w tej grze chodzi. Powiem wam, że już troszeczkę tą grę zagrałem, mam już 18 level, więc już troszeczkę doświadczenia nabrałem w tej grze. Chodzi o to, że jest drużyna niebieska, drużyna czerwona i obydwie drużyny działają w ten sam sposób, czyli na przykład jak trafimy do niebieskiej drużyny, zbieramy niebieskie kulki, które przenosimy na ołtarz niebieski. Wtedy zdobędziemy 10 tysięcy punktów, natomiast jak zbieramy runy, to zdobędziemy tylko 500 punktów. Tylko jest jeden malutki problem. Jeżeli niesiemy sobie tą kuleczkę na ten ołtarz, jest szansa, że nasz przeciwnik może nas zauważyć, no i może nas wystraszyć. Jeżeli wystraszy nas 3 razy, przegrywamy, więc lepiej się tutaj straszyć wzajemnie, czyli raz on, raz my. No i jeżeli natomiast te runy zbieramy, to też możemy właśnie dzięki tym runom pokazywać pewną umiejętność. Na przykład możemy rzucać ogniem, możemy zakładać jakieś pułapki na naszego przeciwnika, możemy przenosić się od pomieszczenia do pomieszczenia, więc to te runy też są fajne. W ogóle te runy są tak jakby takie zaklęcia, dla bardziej wyjaśnienia. Tu są pokazywane właśnie te krzyki, czyli na przykład jakby jakiś twarz się pojawi, to wiadomo, że jest przeciwnik gdzieś blisko, albo na przykład zaraz możemy przegrać, więc tutaj mniej więcej takie szczegóły są. Tu są właśnie te kulki przenoszone na ten ołtarz, co wam powiedziałem. Tutaj te runy. Tutaj jakieś kurde wygibasy. Tutaj jak widzicie, może jak drzwi szybko się zamkną, to wiadomo, że przeciwnik jest w tym pomieszczeniu albo z tego pomieszczenia wyszedł. Tutaj właśnie te krzyki, że możemy straszyć właśnie naszego przeciwnika, jeżeli go zauważymy. A właśnie jest ciężko, bo on właśnie jest niewidzialny. Czyli na przykład przy otwieraniu jakichś szafek albo przy noszeniu tych kulek, to jest wtedy szansa, że możemy go wystraszyć. Możemy sobie też tworzyć własną postać. Czyli na przykład wam tutaj pokazuję. Tak wygląda moja postać obecnie. To jest strach na wróble i tu możemy sobie zakładać jakieś hełmy, nie hełmy, jakieś naszyjniki, coś w tym stylu, ale mi się najbardziej podoba ten zestaw dla tego pana. No i tutaj na przykład, teraz się tylko nie wystraszcie, tak to wygląda, jeżeli trafimy na przeciwnika i go wystraszymy. Tak on właśnie widzi naszego krzyka. Dokładnie tak. I oczywiście mam stracha na wróble oraz mam też jakby kościotrupa, jak on się w ogóle zwie. Mord. Mamy morta, no i możemy tutaj monety do oczu mu dać, jakieś takie oczy, ale ja wolę płomienie. Tutaj możemy rogi dodawać, takie gadżety, ale ja lubię ten zestaw w sumie. No i tutaj jak widzicie mamy ramkę, możemy mieć pajęczyny, albo możemy mieć po prostu kości, ale no to w sumie pajęczyny przed chwilą widzieliście, także kości wam jeszcze zaprezentuję. I to był przed chwilą krzyk mężczyzny, także teraz wam pokażę jeszcze krzyk kobiety, mieliśmy śmiech. A ja tutaj jeszcze mam odblokowane na przykład z byka, więc to tak wygląda. I teraz będzie serdeczny byk. Takie oto gadżet. No także powiem wam, że fajnie się to gra. Ale dzisiaj, moi drodzy, strach na wróble, niech będzie. Także sobie tutaj ustawmy kości, czyli nie, czyli tutaj pajęczyny i mężczyzna i śmiech. Dobra, zapisujemy i w takim oto momencie możemy sobie przystąpić do grania. Mecz publiczny i czekamy za naszym przeciwnikiem. Mecz trwa 10 minut, chyba że wystraszę go 3 razy pod rząd, także wtedy wygrywamy szybciej. My name is Dev, to będzie nasz przeciwnik, także musimy na tego przeciwnika uważać. Tutaj jest wybór tych run, czyli mamy tutaj najlepsze, jest ta pułapka strachu oraz gra w klasy, powiem wam. To są najlepsze te runy, które teraz dobyliśmy. No i musimy znaleźć czerwone kule, także okej. Czy tutaj czasem nie jest jeszcze ołtarz niebieski? Bo niekiedy jest tak, że ołtarze obydwa się trafią w tym samym pomieszczeniu. Na szczęście nie jest. I jak widzicie, mam już 500 punktów. Także teraz musimy szukać czerwonych kul. No więc się da zrobić. Więc... O, proszę bardzo. Mamy czerwoną kulę. I tą czerwoną kulę położymy sobie na ołtarz. Teraz mamy 10 tysięcy więcej. Plus tamten run, którą podnieśliśmy, mamy 1500. Ale jak widzicie, nasz przeciwnik ma 11. Także no troszeczkę lepiej zaczął rywalizację. Tu mamy wabik, czyli możemy położyć i on się może nabrać, że to jest właśnie niebieskiego kula, a tak naprawdę to jest taka pułapka. A to co tutaj my wylosowaliśmy? Wyczaruj ukryty tunel, dobra.
To więc może tutaj, jak otworzy drzwi, to wejdzie w tobie ten tunel. Pułapka, oczywiście. Tutaj wszystko sobie załatwimy. Czekajcie, może tak sobie szybko wejdziemy i tu położymy tą pułapkę. Dobra. O nie, 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 tylko nie to. Może nas przeciwnik zauważyć, więc to mi się nie podoba. Więc musimy tak robić, żeby nas po prostu nie zauważył. Dobra, mamy jakąś kolejną iluzję, czyli kolejną... Proszę bardzo. Proszę bardzo, już nas raz wystraszył. Powiem wam, że niekiedy się trafią takie koksy, że ja nie mam szans. I coś mi się wydaje, że taki przeciwnik nam się trafił. Bo jak widzicie, bardziej ma tutaj wyposażenie, jakieś słuchawki, coś. Jakieś oczy czerwone, także troszeczkę mocniejszy ten przeciwnik nam się trafił. No niestety, no ale trudno się mówi. Oprócz tego jeszcze widzieliście, że miał jakąś magię, że... On tu chyba gdzieś jest. Tak, tak, gdzieś tu. Też jak widzieliście, pojawił się napis, że magia może cię wygryć, właśnie, że przeciwnik może zauważyć. I nie wiem skąd to się bierze, wam powiem. Dobra, idziemy dalej. Szukamy tutaj kolejnych wskazówek. Tu jest, tu był nas... A nie, w sumie jest, dobra. Tutaj nie mamy czerwonej kulki. Tutaj też nie. Natomiast tutaj także, więc może gdzieś po drugiej stronie nam się kulka trafi. Szukamy, oczywiście misja zdobyć czerwone kule. I właśnie chciałem jak najbliżej tą kulę mieć. Żebyśmy mogli od razu tu włożyć, bo tak znowu jak będziemy przechodzili przez całe tutaj korytarz, to może nas zauważyć z tą kulą niestety. Więc szukamy. Czerwona kula, czerwona kula. Tu jest niebieska, także tutaj nie. Czy gdzieś tutaj gdzieś nie leży? Bo wpadł chyba, tak, wpadł naszą pułapkę. Super. Okej. Ostrożnie. Dobra, udało nam się, super. Tutaj nie ma niestety run. Ale tutaj gdzieś słyszałem naszego przeciwnika. Gdzieś tutaj jest w tej klasie. Więc okej. No i kurde, dajcie mi tu jakieś runy moje. To tutaj może sobie weźmy do tej klasy. I szukamy jakiś run. Teraz by mi się w sumie przydało szybkie przenoszenie. Dobra, czekajcie, może tutaj sobie zróbmy tunel. Okej. Natomiast teraz sprawdźmy, czy gdzieś coś się nie otwarło. Tu chyba wszedł do klasy, bo wtedy było otwarte. A teraz jest zamknięte, także czasem mógł tam wejść. Tutaj są te czerwone niby kule, nie? Dobra, także przywołajmy sobie ołtarz. Tak myślałem, że to może być wabik. Czyli taka, wiecie, taka kula dla zmyłki. Tak mi się wydawało, bo przed tym chyba tej kuli tu nie było. Dobra. Tak powiem wam. Powiem wam, że fuksem. Ale się udało. Tu wpadł, tu wpadł. Także tutaj w tym pomieszczeniu jest albo wyszedł. Dobra, kurde, jest rywalizacja, ale jak widzicie jest troszeczkę lepszy. Tu co to mamy? Odkryj na chwilę runy. Ale tutaj patrzcie, nie? Musimy zdobyć czerwoną kulkę i szybko zanieść ją na ten ołtarz. Szybko, 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 szybko. Super, udało się.
elegancko. Natomiast patrzcie, on też tutaj dobrze gra. Dobra, dajcie się tutaj gdzieś do szafki. O! Akurat wpadnie tą pułapkę. Taki wabik dla zmyłki. Aha, dobra. To się kładzie na podłodze, bo niektóre pułapki się dawały też na drzwi. No i mogłem się pomylić czasem. Dobra, tutaj dzwoneczki jakieś. Jak wejdzie, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że tutaj był. Kurde, wpadłem w swoją pułapkę, nie? No kurde, nieładnie trochę. Tutaj też sobie dajmy te dzwoneczki. Gdzie jest nasz czerwony ołtysz? Tu jest, dobra. Teraz szybciutko znaleźć czerwoną kulkę. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze raz nas wystraszy, to przegrywamy. Kurde. No kurde, no. Jak on to wiedział, no? Teraz byśmy musieli go wystraszyć. Prawdopodobnie. Tak. Dobra, dobra. Czy tutaj gdzieś nie przyjdzie zaraz? Szukamy, póki go nie ma. Dobra, wystraszyliśmy go. Teraz tam jest. Kurczę, tylko gdzie w takim razie nasz stół? Tu jest, szybciutko, więc w takim razie bierzemy i szybciutko kładziemy tu. Dobra, elegancko. Dobra, takie tutaj czary mary. Kurde, no. Dobry gracz, wam powiem, się nam trafił. Gdzieś tu jest. No i chyba nas zauważy. No, tak mi się wydawało właśnie, że może nas zauważyć. No, jak widzicie, kurde, kozak, no. Trafił nam się niestety mocny przeciwnik. Także raczej już szans nie mamy, żeby z nim rywalizować. Szukamy jeszcze czerwonej kuleczki. Okej. Wystraszyliśmy go. Czy jeszcze gdzieś tutaj znajdę czerwoną? Jest czerwona. Patrzcie, jak to teraz robimy. No wygrał, wygrał. Ale powiem wam tak. Z takim graczem no nie było najgorzej. Także, moi drodzy, tak się prezentuje właśnie Heidenschirk. Także trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, hejas!